Manuela Gretkowska w takiej sytuacji, jak moja, powiedziałaby zapewne ja pierdzielę, ponieważ szukałem po całym Koszalinie jakiejkolwiek kafejki internetowej. Patrzyłem najpierw w internecie, czy są jakieś, no było kilka adresów, no to jeździłem i tam patrzyłem, czy te adresy są aktualne nadal, czy nie. No i okazało się, no, że chyba żaden adres nie jest aktualny, ponieważ no po prostu nie ma tych kafejek. Ani Planet, ani Strefy, no, ani żadnej innej tu. Ani nie ma tej kawejki, która kiedyś była na moim osiedlu. No, nie wiem, pozamykali wszystko w Koszalinie. Chyba wszyscy internet w domu mają, że po prostu nie opłaca się kafejkowcom tutaj kręcić biznesów. No, nie wiem co zrobię. Muszę właściciela spytać, kiedy ten internet by założy, no bo tak bez internetu, no jak będę te filmiki wygrywał, iż ten filmik z imprezy, iż tak miałem grać od jakiegoś czasu, no i ciągle nie mogę. No ale dla poprawy nastroju kupiłem sobie nową zabawkę. To jest Samsung WB100. No ma parametry znacznie lepsze niż mój aparat. Po pierwsze 26 razy zoom optyczny. Stabilizację optyczną ma. A ten, który dotychczas wykorzystywałem, praktycznie żadnej stabilizacji nie miał. Po prostu, no miałem niby coś, co nazywa się stabilizacją cyfrową, ale to polegało tylko na tym, że po prostu wykrywał, czy są drgania, czy nie. Ale to bez sensu, nic z tymi drganiami nie robił. Poza tym prawdziwa stabilizacja powinna być mechaniczna, zdaje się. No, oprócz tego mało też taką lampę błyskową. Aha, jeszcze podoba mi się to, że pliki wideo mało zajmują miejsca. Ma dobry kodek. Nagrywa w formacie MP4 i kodek jest, o ile pamiętam, H268 czy jakoś tak, nieważne, ale w każdym bądź razie są małe rozmiary plików filmowych i no, w 16 gigach na karcie pamięci SDHC 16 giga zmieszczę na nim. Obliczyłem, że jakieś 4,5 godziny filmu, bo nagrałem na próbie 2,5 minuty i zajmowało 141 mega. I poza tym nie przerywa dźwięku podczas zoomowania. No, znaczy słychać dźwięk zoomowania, takie brzyczenie, takie bzzzt, ale dźwięk otoczenia też jest. No i myślę, więc gdziekolwiek bym teraz nie jechał, to przynajmniej będę mógł dobrze uchwycić każdą chwilę w podróży. O ile mi tego aparatu nie ukradną podczas jazdy, tak jak kiedyś ostatnio w Hiszpanii, ale jak się dobrze zabezpieczę przed złodziejami, to nie ukradną. Okej. Za chwilę pokażę, jak to. Nagram na próbę jakiś filmik i pokażę, jak to wygląda. Teraz nagrywam nowym aparatem. To jest stary Fujifilm. Pamiętam jaki, AX coś tam, nieważne. Testujemy zooma. Jakiś daleki obiekt, na przykład ten dom. Na maksymalnym zoomie już kiepsko łapie ostrość. Jeżeli chodzi o to, co ostatnio u mnie słychać, to od jakiegoś dłuższego czasu. Chyba od połowy lutego już mam projekt. Robię go z kolegą bardziej doświadczonym, który uczy mnie różnych rzeczy. No, za 20 dni być może już będę miał umowę w końcu na czas nieokreślony i będę mógł kupować na raty. I to wszystko. And one more thing. Na tej imprezie, na której byłem, na tej filmowej, był karykaturzysta. I taka jest oto moja karykatura.
A teraz padniecie. To jest pierwsze, które mi narysował. Bo on tak zrobił, bo myślał, że jestem kobietą. No, ale ta generalnie bardziej mi się podoba, bo twarz lepsza i dolna część też. Tylko, że można by było to tak przykryć jakoś kokardką, wstążką, nie wiem, czymkolwiek. Czarnym kwadracikiem. Tutaj twarz taka bardziej jakaś mało tego pogięta. Tu jest bardziej kształtna. Nie, przecież jednak nie wszystko, nie wszystko. Jak kupowałem ten aparat, to była taka sytuacja w sklepie, że taka pani przeszła obok kasy, jakaś chyba starsza, z tego co pamiętam, i coś tam, nie pamiętam w jakiej sytuacji, ale powiedziała do kogoś, że nogi mnie już bolą przez te obcasy. I kiedy sprzedawczyni to usłyszała, to się uśmiechnęła do mnie, no bo wiedziała, że ja byłem na takich mega wysokich szpilach na tych moich nowych. I no to powiedziałam właśnie do sprzedawczyni, że ja przecież mam znacznie wyższe szpilki, i też się uśmiechnęłam. A ona oświadczyła, że ona też ma jedną parę tak wysokich. I no, ja wtedy powiedziałam, że. Aha, i powiedziała, że moje są ładne. Ładne. Tak. No, ja wtedy powiedziałam, że ledwo w nich chodzę. Ona się przyznała z tego, co pamiętam, że też. No, ale może się uda po jakimś treningu dłuższym. Tak. Wszystko. Aha, ona chyba powiedziała, że też ma czerwone, ale nie takie błyszczące.